W ostatnim filmiku na temat bilansowania, uproszczonego bilansowania produkcji, pokazałem, że bilansowanie w oparciu o to, że mam do przerobienia ileś godzin wynikających z technologii i mam ileś ludzi, którzy dysponują swoimi 8 godzinami w ciągu zmiany, wychodzi, że będę potrzebował tyle i tyle dni, żeby przerobić cały plan. No, takie bilansowanie, nawet trudno powiedzieć, że ma jakąkolwiek zaletę, ale być może lepsze takie niż żadne. Natomiast dzisiaj będę chciał pokazać inne przykłady, troszeczkę bardziej skomplikowane, bo ostatnio pokazałem bardzo prosty przykład, w którym ta kalkulacja i tak się zawaliła jak w zasadzie domek z kart. No dobrze, ale przejdźmy do konkretów. Ja lubię konkrety, nie lubię gdzieś tam pływać w oderwaniu od liczb. Znowu mam obiekt, którym się zajmę, kratownicę o numerze 987. Ona ostatnio miała jedną operację, spawanie. Dzisiaj tych operacji będzie miała troszeczkę więcej. Już tutaj pokazuję, jeżeli sobie popatrzymy, to teraz ma trzy operacje. Ma operację spawania, ma operację szlifowania i malowania. Każda zajmuje jedną godzinę, czyli na jeden wyrób potrzebuje tą jedną kratowniczkę 3 godziny, no nie za duży to czas, ale no kto się wolę takie okrągłe liczby, żeby coś fajnie pokazać. 3 godziny, proszę bardzo, do wyprodukowania mam tutaj 200 sztuk, czyli 3 godziny razy 200 sztuk, 600 godzin potrzebuje. I teraz ostatnio dysponowałem 10 spawaczami, dziś mam 10 spawaczy i jeszcze kilka osób, a dokładnie 25 osób. Jak podzielę to 600 przez 25, to wychodzi, że potrzebuje 24 godziny. Podzielę to na 8 godzin na zmianę, 3 zmiany. Równiuteńko w 3 zmiany powinienem uporać się z tą produkcją. Dobra, mówię, sprawdzam. Harmonogramujemy tą naszą kratownicę 987. No i będziemy sobie patrzyli, co tutaj nam z tego wszystkiego powychodzi za chwilkę. System to już harmonogramuje. Odświeża ekran. No i tak. Może lećmy po kolei tutaj grupami zasobów. Najpierw weźmy spawacz. Spawacz potrzebuje. Wyszło, że moich 10 spawaczy dostało, wszyscy dostali pracę i potrzebuje na to 2,5 zmiany. Czyli się mieszczę cały czas. 2,5 zmiany, jak chodzi o spawacz, tak? Bo tutaj mam 8 to 4 sztuki, czyli to jest połowa mniej więcej. Dobrze. A jak to wygląda, jeżeli dołożę moich ślusarzy, którzy szlifują? No, tutaj już oni też w zasadzie 2,5, a nawet 3, bo jak popatrzymy odtąd dotąd, to 3 zmiany potrzebują. No dobra, ale to już jest 1, 2, 3, 4, 5 zmian, a miałem się w 3 zmieścić z ogólnego bilansowania. No, ale tam jeszcze mam malowanie, jeszcze jedną operację, to usunę te filtry. Kochani, powinienem skończyć tą moją produkcję jeszcze raz, 7 sierpnia, a skończę 20. No dobra, ale spostrzegawczy mogą zauważyć, że tutaj w zasadzie ślusarz czeka, aż wykona 10 spawaczy, wykona robotę. A może by można było trochę szybciej im tą robotę dać? Więc ja tutaj zmienię troszeczkę te parametry i będziemy patrzeć, co się takiego zadzieje. Powiedzmy, że co 2 kratownice będą mogli przekazywać ślusarzom robotę. Czyli tak naprawdę w ciągu każdy z 10 da po 2, to będzie 10. No to już będzie zupełnie inny harmonogram. Muszę zamknąć. No to już puśćmy to jeszcze raz w takim razie. Zobaczymy, jaki będzie efekt w tym momencie. No się troszeczkę nam ten harmonogram tutaj tak rozdrobni, dość mocno się rozdrobni. System skończył, więc popatrzmy, jak będzie wyglądał nasz harmonogram. Sobie odświeżmy ekran. No i w tej chwili mamy 13. Już tu się to dość mocno pozmieniało, ale to jest dalej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 6,5, 6, 3, 4. Jak to się ma do tych twoich 3? 25 osób. 21 ślusarzy, 5 malarzy i 10 spawaczy. I nie mogę wyjść na te ogólniki, którymi się tak wiele firm posługuje. Jest taki szczegół tutaj, proszę Państwa. Malarnia jest wąskim gardłem. A
przecież w myśl waszej kalkulacji ja zakładam, że tam może pracować 25 osób, że szlifować może 25 osób, że spawać może 25 osób. A wiecie, co jest jeszcze bardziej tragicznym przypadkiem? Że nie uwzględniłem tutaj czasu schnięcia, który jest dużo dłuższy niż godzina. Czyli tu powinienem mieć paczki i zasób wsadowy, w którym załóżmy włożę taką jedną paczkę, którą czterech malarzy pomaluje i będzie na przykład 16 godzin schnęła. I tak kolejne. I to się wydłuży. Dlatego to bilansowanie uproszczone jest może fajne, ale czasami jeżeli się zastanowimy albo przepracujemy takie praktyczne przypadki, to widać, że ono jest kompletnie nieskuteczne. Jest pytanie tylko, czy chcemy robić to dobrze i mieć realne terminy, realne daty potwierdzenia, zminimalizowany poziom zapasów, bo zapasy będą na konkretne daty przyjeżdżały, czy ogólniki z za dużym poziomem zapasu i wiecznymi opóźnieniami. Dziękuję bardzo. Janusz Pieklik.